Przewodnicząca, chciałam się zapytać, dział 750 administracja publiczna, zwiększenie wydatków na działania promocyjne w tym kalendarze, promocji miasta w TVN oraz akcje medialne na zasób wyborczy, spacerowni, a także kroki związane z organizacją Enduro. Dalej już proszę sobie przeczytać 300 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, kto decyduje, że promocje miasta w takich stacjach jak TVN Newsweek czy Gazeta Wyborcza, ile dokładnie idzie na promocję miasta w tych stacjach, w tych gazetach, bo jest wszystko pomieszane imprezy, które są faktycznie promocją miasta, a wydatki na tego typu promocje, akcje medialne. Jest opisane w uzasadnieniu, pani to tylko potwierdziła i na te właśnie zadania są przeznaczone te pieniądze, ta kwota 300 tysięcy. Pan Bager, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni, ja chcę zapytać o tej kwestii, bo jeżeli mamy taką potrzebę, żeby dodatkowo promować miasto, to myślę, że akurat wskazane tutaj media akurat nie są wiodącymi, prawda? Jeżeli mówimy o TVN-ie, to TVN w chwili obecnej ma zaledwie 9% rynku. Znacznie wyższą oglądalność ma Polsat, a telewizja publiczna, czyli program pierwszy i drugi, łącznie ma 20%. Jeżeli chodzi o tygodniki, to Newsweek, zresztą tutaj w tym projekcie jest błąd w nazwie tego tygodnika, ale jeżeli chodzi o Newsweek, to na koniec sierpnia jego nakład wynosi 113 tysięcy. W sytuacji, kiedy tygodnik jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż tych tygodników, Kość niedzielny ma ponad 132 tysiące. Jeżeli mówimy już o dziennikach, to Gazeta Wyborcza jest dosyć daleko, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy. Zresztą dane na sierpień to jest 67 tysięcy. W sytuacji, gdzie Super Express sprzedaje się ponad 21 tysiącach, a fakt ponad 21 tysiącach. Czyli jeżeli mamy się promować, to raczej powinniśmy kierować środki do tych mediów, które mają większe przełożenie na nasz termin. Jeszcze przy okazji chciałem jeszcze zwrócić uwagę na punkt pierwszy projektu uchwały, gdzie tutaj się planuje zmianę upoważnienia prezydenta do zaczęcia tego kredytu. Ja znalazłem w internecie uchwałę budżetową, która dawała takie uprawnienie prezydentowi w wysokości 31 437 094 zł, a w tym projekcie mamy zwiększenie tej kwoty o ponad 12,5 miliona złotych. Mam pytanie, z czego to wynika i czy taki wydatek jest, dlaczego zadłużenie miasta jest przedstawione? Jeżeli chodzi o informację dotyczącą promocji poprzez media, to ja powiem tak. Szanowni Państwo, takie dyskusje co do jakby zasadności, to wydaje mi się, że powinny być omawiane na komisjach. Natomiast ja tutaj Państwu prezentuję kwotę w budżecie miasta na promocję i wnioskuję o Wysoką Radę o takie zwiększenie. I taki jest mój obowiązek. Oczywiście przyjmuję argumentację szanownego Pana, bo być może tak jest, jak szanowny Pan mówi. Ja nie znam tych liczb i nawet przyznam się szczerze, się tym nie zajmuję, się tym nie interesuję. I tak powiem od strony merytorycznej. Natomiast jeżeli chodzi o paragraf 20, który mówi, jest to po prostu rozliczenie budżetu. W budżecie miasta planowana jest deficyt ponad 85 milionów.
i on musi być właściwie z rozliczenia budżetu rozliczony. I dlatego podajemy kwotę zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 43 997 828 zł. Natomiast, jak Państwo wiecie, nie zamierzamy zaciągnąć tego kredytu w takiej wysokości, natomiast to wynika z rozliczenia budżetu. Jeżeli chodzi o deficyt planowany, to jest właśnie ta kwota 85 milionów. Mówiłam też Szanownej Radzie, że deficyt po pierwszym półroczu wynosił 19 milionów. Nikt nie zapytał z Państwa, jak się przedstawia na dzień 30 września, a na dzień 30 września wykonany deficyt to 13 milionów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Mucha. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Skarbnik, ja nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie, ponieważ ja zadałam pytanie, ile z tych 300 tysięcy wydajemy na promocję miasta w TVN, Lipsyki i Gazecie Wyborczej. Ponieważ jest tu, z tego co Pani powiedziała, czyli Lampiony Pamięci, imprezy świąteczne, Sylwester, promocja wszelkiego rodzaju bagórek, wszystkiego co będzie się działo w Wałbrzychu, cała ta kwota jest przeznaczona na promocję w tych mediach? Proszę mi to odpowiedzieć. 300 tysięcy... Ale ja Pani teraz tego nie odpowie. No to to jest... To po co jest... Trzymać odpowiedź później. Proszę sformułować pytanie, ja wtedy Pani na to pytanie. Formułuję pytanie. Ile z 300 tysięcy idzie na promocję w TVN, Newsweek i w Gazety Wyborczej? Dziękuję. Czyli rozumiem, że odpowiedź będzie na piśmie. Tak. Pan Kuliata, proszę bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Te nośniki reklamowe, gdzie one się znajdują? To jest jedno. Mógłbym uzyskać odpowiedź. Ale ja przepraszam bardzo, jest pytanie merytoryczne. Pani Skarbnik, a o promocji należy rozmawiać z biurem promocji. Takie jest moje zdanie, Pani Radna. To trzeba zapytać tą komórkę, która zajmuje się promocją. I na pewno Pan uzyska tam odpowiedź adekwatną do pytania. Takie jest moje zdanie, nie wiem, czy Pan Skarbnik podziela. Pan Skarbnik uważa dokładnie tak samo. No, Panie Radny, Skarbnik mówi o pieniądzach. Przepraszam bardzo, Pan Szansowski. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, tak tytułem informacji chyba wyjaśnienia pewnych rzeczy, chociaż myślę, że to jest troszeczkę inne, dlaczego akurat bardzo przeszkadza niektórym reklama w TVN-ie, czy Newsweeku, albo Gazecie Wyborczej. To jest chyba inny target. Na przykład taki tygodnik Miś Puszatek wydaje chyba 80 tysięcy złotych. Tylko że to iść w liczbie wydawanych egzemplarzy, jak gdyby to było kryterium, to chyba nie jest najwłaściwsze, bo Newsweek czy Gazeta Wyborcza ma inny odbiorców. Odbiorców świadomych, odpowiedzialnych, odbiorców biznesmenów, Panie Radny, jeśli mogę, ja przerwę tą dyskusję. To nie jest dyskusja merytoryczna. Dyskusja merytoryczna dotyczy kwoty. Przepraszam bardzo, jesteśmy w budżecie. Bardzo mi przykro. Podobnie, jeżeli Pan Radny Kuliata zamierza dyskutować. O pieniądzach, tylko o pieniądzach. Proszę bardzo, Pan Kuliata, przepraszam bardzo, ale nie możemy doprowadzić do tego, że się rozdawamy na szybko. Zaraz zaczniemy mówić, dlaczego nie świerszczyku, tylko na przykład powierzchni. Przepraszam. Panie Cezary, na Pańskie pytanie, zresztą nie tylko Pańskie, ale kilku innych radnych skierowane do Pani Skarbnik, a dotyczące tego, na co dokładnie i w jakich mediach będą wydawane pieniądze w wysokości 300 tysięcy złotych, nie uzyskaliście Państwo odpowiedzi. Jak Pan sądzi, dlaczego Pani Skarbnik nie chce powiedzieć, za czym radni mają głosować, ale dokładnie w szczegółach? Bo nawet tutaj w tym układzie polityczno-wałbrzyskim ta sprawa wydaje się być sprawą wstydliwą. Jest jasne dla ludzi, że te media, które zostały wymienione, czyli Wyborcza, Newsweek i TVN, to nie są polskie media, a nawet można powiedzieć, wiele osób uważa, że są antypolskie media. W te finansowanie tych ludzi reprezentujących te media przez Axel Springer, Sorosa i tak dalej,
No ewidentnie chce, jest to po to, żeby zaszkodzić Polsce. Druga rzecz, ja rozumiem, że promocja musi istnieć, tylko teraz jakoś tak dziwnie wygląda, że mamy, że to nie jest promocja, tylko to jest taki zastrzyk finansowy dla takich, prawdę, medialnych trupów, nazwijmy to po imieniu. Jeszcze gdyby, powiedzmy sobie, są te trzy wiodące telewizje w Polsce. To by było w każdej tam po trochę, rozumie, dochodzimy do bardzo szerokiego grona odbiorców. No ale nie da się ukryć, że promocja Wałbrzycha istnieje tylko w jednej telewizji, to jest dokładnie telewizja TVN. Dokładnie tak. I tutaj trzeba się zastanawiać, dlaczego, bo tutaj jakieś rozmowy na temat promocji tego czy tamtego, efektywności, to w ogóle nie mają sensu. Tu trzeba powiedzieć sobie jasno, za co Wałbrzych im płaci. Za co im płaci. Bo to nie tylko jest tak, myślę, że sama reanimacja tych mediów, ale no przede wszystkim jakieś zobowiązania władz Wałbrzycha wobec tych mediów są. Poza tym nie mogłem się dopytać, gdzie te nośniki elektroniczne są, nie? Które mają reklamować, nie wiem, barburkę, lampiony, pamięci. Z tego, co się orientuję, nie wiem, na pewno są we Wrocławiu, więc jaki sens jest nam płacić za to, że co taki wrocławianin idzie sobie ulicą, patrzy, o, w Wałbrzychu jest barburka, muszę tam pojechać. Ta barburka i tak jest na zaproszenie. I sądzi pan, panie Cezary, że to dlatego radni nie mogli uzyskać szczegółowej odpowiedzi na pytanie, ile dokładnie pieniędzy będzie przeznaczonych na promocję w wymienionych mediach? Dokładnie tak, bo moim zdaniem takie wydatkowanie pieniędzy jest kompromitacją nie mającą żadnego merytorycznego uzasadnienia. Ale radny Rząsowski odniósł się tutaj do tak zwanego targetu. Powiedział, że czytelnicy Gazety Wyborczej są to ludzie, no nie wiem, wybrani. Są to biznesmeni, są to ludzie wykształceni, są to ludzie, że tak powiem, o bardzo szerokich... Lepszego sortu, wybrana kasta. Tak, są to na pewno czytelnicy, czytelnikami Wyborczej, są ci twórcy tych Amber Goldów, afery finansowej, wszelkich złodziejstw, do jakich żyjemy się już prawie przyzwyczaili przez ostatnie 8 lat, którzy, że tak powiem, za to, że media, dziennikarze nie zauważali tych rzeczy, ci dziennikarze właśnie z tych mediów teraz im, że tak powiem, odpłacają pieniędzmi. Jedna mafia. Panie Jerzy, jest pan dzisiaj po raz pierwszy na sesji. Chciałabym bardzo panu pogratulować i życzyć tak wytrwałości w tej pracy dla dobra mieszkańców, ale jednocześnie chciałabym zadać panu pytanie dotyczące właśnie kwestii, o którą pan dzisiaj pytał, a nie uzyskał pan odpowiedzi na swoje pytanie. Pytał pan o to, na co dokładnie w kontekście promocji miasto chce wydać 300 tysięcy złotych. Znaczy, akurat o to nie pytałem, natomiast się odnosiłem również do tego problemu, który został poruszony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, panią Beatę Muchę i Cezarego Kuriatę. Ja się odnosiłem do tego, zwracając uwagę, że moje wątpliwości budzi wybór mediów, które zostały wybrane tutaj do tej promocji, czyli TVN, Gazeta Wyborcza i Newsweek. Z tej racji, że nie są to w tej chwili wśród dzienników najbardziej poczytne. Najbardziej poczytne. TVN też nie jest najbardziej oglądalną w tej chwili telewizją, chociaż kiedyś taką był. I dla przykładu tu można pokazać różnicę, prawda, że inwestowanie w TVN, który ma w tej chwili oglądalność na poziomie 9% z haczykiem, w sytuacji, kiedy telewizja publiczna ma ponad 20%, prawda, więc jeżeli mówimy o promocji, to trzeba sobie również zadać trud, do kogo my to kierujemy i za ile, prawda? Więc podobnie jest, jeżeli chodzi o dzienniki czy tygodniki.
Natomiast... No, Gazeta Wyborcza akurat notuje największe w historii swojego istnienia spadki poczytności. Znaczy, Gazeta Wyborcza w ogóle w tej chwili już jest, można powiedzieć, podtrzymywana przez kroplówkę, którą właśnie z powodów politycznych się, prawda, daje, jeżeli się wykupuje się ileś tysięcy elektronicznej prenumeraty na uczelniach, prawda, a tutaj widzimy, że również i Rada Miasta też ma w tym swój udział. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę uchwały tej budżetowej, to moją uwagę również zwrócił fakt, że upoważniamy prezydenta miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego wyższego niż planowano w uchwale budżetowej do tej pory o ponad 12,5 miliona złotych. To o czym to świadczy, że, prawda, że budżet, który był przyjęty na ten rok w wysokości tam 30, w przypadku upoważnienia prezydenta na zaciągnięcie tego kredytu na 30 parę milionów, 31 bodajże, a w tej chwili się podnosi do prawie 44, to świadczy o tym, że zrobiono kolosalny błąd, prawda, w szacowaniu i również upoważnieniu dla prezydenta zaciągnięcia tego kredytu długoterminowego, który mieszkańcy będą spłacać przez 15 lat kolejnych. Panie radny, czy uważa pan za właściwe odsyłanie radnego, który ma podjąć decyzję odnośnie wydatkowanych środków publicznych w wysokości 300 tysięcy złotych, odsyłanie radnego, który ma właśnie dzisiaj podjąć taką decyzję, a to do biura promocji, a to na posiedzenie Komisji Kultury, gdzie te kwestie są dyskutowane, a co jeśli pan nie jest członkiem Komisji Kultury i ma pan tę decyzję podjąć dzisiaj? Czy uważa pan, że niewłaściwym jest zadawanie takich pytań dzisiaj na sesji? Znaczy, ja jestem w ogóle w wyjątkowej sytuacji, bo do tej pory w ogóle nie miałem możliwości zadawania pytania, nie uczestniczenia w pracach żadnej z komisji. Będzie pan teraz pielgrzymował po wszystkich komisjach i po biurach promocji? Generalnie tak. Mam spore doświadczenie, bo funkcjonowałem w różnych gremiach, natomiast nie spotkałem się, prawda, że do tej pory w swoim życiu, żeby przedkładano, prawda, jakiś projekt i osoba, która prezentuje ten projekt, nie ma wiedzy, prawda, na co te środki mają być wydawane, czy jaki podział tych środków ma być. Czyli proponuje się radnym głosowanie za projektem, kilkaset tysięcy złotych, ale jednocześnie nie informuje się w szczegółach, na co te pieniądze zostaną wydane i dlaczego właśnie tak. Znaczy, radny ma prawo, moim zdaniem, zadawać pytania, prawda, szczegółowe dotyczące każdej z, nie tylko kwestii finansowych, ale wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę czy przez zarząd miasta, prawda? Także to mamy do tego prawo i po to zresztą jesteśmy, prawda? I szczegółowe pytania powinny otrzymać szczegółową również ich odpowiedź. Panie radny, dlaczego pan uważa, że target Gazety Wyborczej to są czytelnicy, no jak tutaj któryś z radnymi podrzucił, czytelnicy tak zwanego lepszego sortu? Tą wypowiedź i tego sformułowanie zostawię dla PiS-u, bo oni lubią obrażać ludzi. Ja twierdziłem, że jest inny odbiorca, inna grupa tak docelowa. Tak zwany target. Inna grupa docelowa jest. I trudno się dziwić, że, nie wiem, Gość Niedzielny ma inną grupę odbiorców niż na przykład Gazeta Prawna. No bo tak to jest po prostu. Tak samo jest Newsweek do kogo innego adresowany, a i do kogoś innego Gazeta Fakt. No czy się komuś to podoba, czy nie. Nie ja decydowałem o tym, gdzie mają być lokowane środki na reklamę, bo to nie ja. My przyklepujemy ewentualnie, jeżeli uważamy za stosowne, składamy wniosek. Jeżeli radnym niektórym się nie podobało, że poszły tam, należało zwrócić, nie wiem, złożyć wniosek, żeby dać 300 tysięcy telewizji Trwam. Ja takiego wniosku nie słyszałem. No więc przepraszam bardzo, o czym my mówimy. Jeszcze raz mówię. Strategia rozwoju miasta i promocji jest opracowana przez Wydział Promocji, przedyskutowana. Na ten temat można rozmawiać, zgadzać się, nie zgadzać, wprowadzać zmiany. No ale niewątpliwie TVN24 jest inną stacją informacyjną. Z tego co wiem, to chodzi tylko o te meteorologiczne takie
informacje, zajawki. Ale pewności pan nie ma. Nie mam, ale z tego co wiem, to właśnie tak jest, że tam jest Zamek Książ pokazywany, stara kopalnia jest pokazywana i osobiście lubiąc, oglądając TVN24, bo oglądam, jestem dumny z tego, że pokazywane jest moje miasto. Właśnie w tej stacji. Tak, w tej stacji, bo ja tą stację oglądam. Nie mówię, żeby nie była pokazywana w telewizji Trwam. Jeżeli to ma przynieść rozgłos miastu, proszę bardzo. Tylko, że proszę taki wniosek złożyć, a takiego wniosku nie było. Dlatego mówię, to nie jest gorszy, lepszy sort, to jest po prostu inny target i do kogo innego adresowanego. Panie radny, a czy nie uważa pan, że w kwestii promocji głównie chodzi o tak zwaną docieralność? I jeżeli wiem, że Gazeta Wyborcza w swojej historii dzisiaj notuje największe spadki, jeżeli chodzi o czytelnictwo, to lepiej jest wydać te pieniądze w sposób bardziej racjonalny. Ja oczywiście tylko pytam, niczego nie sugerując panu. Czy na przykład dziennik Gazeta Polska, na przykład, która dzisiaj odnotowuje znaczne wzrosty, jeżeli chodzi o poczytność, czy telewizja publiczna, która ma znacznie szerszy zasięg i pokrycie w Polsce, czy i chodzi o to właśnie, żeby nasze miasto było rozsławione, że tak powiem, tam, gdzie ta docieralność do odbiorcy jest znacznie większa? Pani redaktor, tak jak powiedziałem, jest określona pewnikiem strategia promocji miasta i w tej strategii wybrano media, poprzez które się do określonych grup docelowych. Kto wybrał? Kto wybrał? Nie wiem, nie ja. Jest Wydział Promocji. Pewnikiem to Biuro Promocji Miasta, myślę, że wspólnie z panem prezydentem. Są do tego właśnie... Ja muszę radnego Langera skierować właśnie do Biura Promocji. Tak jest, do tego są właściwe komisje. Jesteśmy teraz na etapie przygotowywania budżetu na przyszły rok, w którym należy rozmawiać, zadawać te pytania, przepracowywać, składać swoje propozycje, a nie w czambu potępiać, dlatego że jest niewłaściwa linia polityczna. No bo nagle, jednak polityka ataki, się w promocji pojawiła, tak? Nagle, czyli jednak jest. Nagła aktywność radnych PiS-u, żeby nie dawać pieniędzy do TVN-u, do Gazety Wyborczej i Newsweeka, a dawać je gdzie indziej, co nawet sugerują panie pytania, jest na pewno polityczna. Ja panie Marku, mówię, ale nie, ja tylko jestem tylko od zadawania pytań. Rozumiem, więc ja pani redaktor odpowiadam. Uważam, że radni PiS-u chcieliby dawać pieniądze tylko do mediów im życzliwych. A ja uważam, że należy dawać mediów obiektywnych. I TVN jest według pana medium obiektywne. Takie mam zdanie. Pani Beato, słyszeliśmy przed chwilą od radnego Platformy Obywatelskiej, że stacja TVN i media jakby zbliżone w swoim nurcie do, programowo do TVN-u powinny z kasy miasta otrzymać 300 tysięcy, gdyż są to media obiektywne. Dlatego zapytaliśmy się na sesji, konkretnie ja, ile z tych 300 tysięcy faktycznie jest przeznaczone, bo jest tam taki trochę miszmasz, bo i na kalendarze, i na imprezy, i tak dalej. Pani skarbnik powiedziała 300 tysięcy. Jest to dla mnie, mówiąc delikatnie, skandal, ponieważ nie są tylko media Gazety Wyborczej, nie tylko Newsweek, nie tylko TVN, ale są inne media i tak jak rozmawiamy na ten temat, to są media, które, mówiąc delikatnie, spada im oglądalność, spada im nakład. Poczytność, nakład. Tak, więc naszym zdaniem, z tego co mówi pan radny, media obiektywne, więc jeżeli już pan radny chce dawać na Gazetę Wyborczą, to dlaczego nie dajemy na inne gazety? To by było dla mnie obiektywne, a nie jednostronnie tylko na te trzy stacje telewizyjne czy gazety. Więc jest to dla mnie niezrozumiałe i no, nie do przyjęcia. Dlatego głosowaliśmy przeciw tej autopoprawce, ponieważ powiedziano mi, że dostanę odpowiedź na piśmie z wyszczególnieniem. No będzie to, jeżeli dostanę odpowiedź na piśmie, wtedy będziemy się do tego ustosunkowywać. Obojętnie, dla mnie osobiście, obojętnie jaka to by nie była kwota, jest to działanie jednostronne, ukierunkowane na konkretne media i to jest nie do przyjęcia. Potrzebnie, w ogóle to wszystko, ta cała sytuacja ma miejsce. W normalnym świecie to by było, proponujemy Wałbrzych, jakie są tam telewizje, jest Jedynka, Polsat, TVN, no to dajemy, niech to pójdzie, to ci, co nie oglądają TVN-u, będą to oglądali w Jedynce i odwrotnie. Ale tutaj mi się nasunęła inna myśl, że to całe szczęście,
że tutaj jest taka władza, a nie inna, bo gdyby tu była władza PiS-u i PiS dał na telewizję publiczną, nie wiem, Gazetę Warszawską i nasz dziennik, to pani redaktor, tu by tutaj były takie dymy, byłby zamach na demokrację, już by były tutaj kot pod ratuszem, kneblowanie mediów, wspieranie jedynie słusznych. Byłaby taka histeria, że normalnie krękajcie narody. No dobrze, ale byliście państwo przeciwko, teraz będziecie oczekiwać na odpowiedź na piśmie. Kolejną odpowiedź na piśmie, na kolejne pytanie, które nic nie zmieni, nic nie da. Wybory zmienią. Tak, ale póki co to możemy pisać na berdyczów.